że ten mecz pokazał, że należy grać do końca bez względu na to, co się dzieje w trakcie meczu. A jak podsumowałbyś dotychczasowe występy Zewki? Jesteś zadowolony z liczby punktów, czy mogło być lepiej? Patrzymy na kolejne mecze, nie liczymy, ile punktów udało nam się już zdobyć, tylko koncentrujemy się na następnym spotkaniu. Można powiedzieć, że czasem jesteś takim zastępcą Macieja Szeligi, bo jak nie ma go na treningach, to ty je prowadzisz, prawda? Czasami z konieczności, jeśli trener wyjeżdża na kursy, to wtedy ja pewnie... Trenerze, niesamowity zwrot akcji, przegrywacie 0-2, wygrywacie 4-2, no dla takich chwil chyba się żyje, prawda? Znaczy, no to jest idea sportu, no. Nie ułożył nam się mecz na początku tak, jak chcieliśmy. Ale gratuluję przede wszystkim za chłopców, całej drużynie, że pokazali charakter, że podnieśliśmy się z niekorzystnego wyniku i wyprowadziliśmy sytuację na 3 punkty. Także to jest bardzo ważne. Walczyliśmy, można powiedzieć, cały mecz w 10. Mieliśmy duże braki kadrowe. No brakło sił w końcówce, straciliśmy 2 bramki. Trudno, jest Zewka, wyjeżdża z 3 punktami. Trudno, trzeba kolejny tydzień przepracować i jedziemy do Barycza, jak się nie mylę. Tam powalczymy o 3 punkty. A o co Olimpia powalczy w tym sezonie? Nie wiem, ciężko powiedzieć, o co będzie Olimpia w tym sezonie, o co walczy. Staramy się wyjść w każdym meczu, dać siebie wszystko, a co będzie na koniec, to będzie.